Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kuba, a ja witam was w pierwszym odcinku z naszej nowej serii z Patrykiem. Siemka. Gramy sobie na niewydanej mapie, na niewydanych modach, praktycznie większość jest niewydanych modów. Także nie pytajcie o linki, bo i tak nie dostaniecie na razie bynajmniej. Mapa będzie wydana na 1000 subskrypcji u Patryka. Link w opisie oczywiście. No i co, pokażemy wam nasze gospodarstwo, prowadzimy sobie je we dwóch. Mamy na początek 3 pola i jedną łąkę. I jak widzicie, zaczniemy od naszego rodzinka Bizon BS 5110, tak się mówi? Tak. 5110. Beczka do gnojowicy, chociaż jeszcze krów nie mamy, ale mamy w planach kupić. Zgrabiareczka, Kuboty. Co tu jeszcze no, mamy? Po kolei dwie przyczepki, jak widzicie, sobie ładne polskie, takie superowe. Tutaj mamy Gruber, Massey Fergusona. Tak, no. Massey Fergusona, tutaj mamy osprzęt do naszej ładowarki, którą zaraz zobaczycie. Tam stoi sobie rozsiewacz do nawozów, agregat uprawowy, wały posiewne. Widzicie, mamy dwa pługi, tam sobie kot zapieprza. No. Sip ma kosiareczka i roztrząsareczka tutaj w środeczku. A teraz, Patryku, otwórz mi drzwi i pokażemy, co mamy w środku. Coś super fajnego. Na koniec najlepsze. Właśnie dlatego ustawiam się w lewą stronę, żeby z tyłu nie było widać. Jak no. Widzicie, mamy tutaj Ursusa C385. Bez napędu na razie, ale mamy w planach założenia napędu przedniego. Mamy też 60 z przednim napędem i tutaj stoi sobie opryskiwacz, a tu jest nasza ładowareczka. Ładowarka przyda nam się bardzo, bo jest niski wjazd do obory, także tam nią wjedziemy ze wszystkim. Idę sobie tutaj tyłem, żebyście tego nie zobaczyli. Tutaj mamy Sipmę. Nie, to nie jest Sipmę, jaka to jest prasa? To jest, nawet nie wiem, to jakaś niemiecka. Heston jakiś czy coś tam. No, coś takiego. Mniejsza z tym. Poznajaka i teraz coś, co stoi za mną. Taram, taram, no, taram, 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 taram. Żmijka. Żmijka do zboża, ludzie, działająca żmijka do zboża, jeździ sobie na kółkach. Będziemy sobie nie zrzucać zboże. No, zaprezentuję, jak ona jeździ. Patryk sobie wsiadł w żmijkę. Tak jak pasy. O, i sobie jeździ, widzicie? Tak, jeździ sobie, będziemy sobie nią zrzucać zboże. Tutaj, gdzie ciągniki stoją, będziemy mieli miejsce na zboże, tak na razie w planach bynajmniej. Potem sobie z biegiem czasu coś tam rozbudujemy, coś tam dodamy i tak dalej, także seria mam nadzieję, że wyjdzie nam na kilka sezonów chociażby, żeby to jakoś fajnie nam poszło, a dzisiaj zaczynamy sobie od żniw, także Patryk weźmie sobie przyczepy, ja pojadę sobie bizonem i będziemy sobie kosić pierwsze pole na naszej serii. Będę po jednej targał, nie? No jak tam chcesz, weź sobie 80. A w ogóle nie wyjadę tędy, pewnie muszę objechać w koło. No. Ogólnie musimy sobie jakiś ogarnąć wózek do tego hedra kiedyś. No. Albo poszerzyć bramę kiedyś z czasem po prostu. To wyjedziemy sobie tędy tyłem, tutaj mamy silos do kukurydzy, jak widzicie, tutaj dwie krowy sobie chodzą. Krowy są nie na pastwisku, tylko na splajnach, także też fajna opcja, bo taki jest, no, taki klimacik fajny. Lepsze niż statyczne modele postawić. Jak widzicie, tak. Teren na mapie jest bardzo super. Ludzie sobie chodzą, ruch uliczny jest chyba, ale wyłączyłem go wczoraj, nie? Tak, no. Czyli ruch uliczny także jest. Może potem sobie włączymy go w następnym odcinku. Tutaj sklep. O, żul idzie sobie do sklepu, zobaczcie. Już ledwo idzie, taki pijany. O kurwa, zajebałem. I po headerze. Tak, i header do wyklepania. Ogólnie tutaj jest jeden błąd w tym headerze, znaczy jeden ten taki, jak to się nazywa? No na motowidłach, ten jeden taki pasek tych zębów, no, nie? Tak jest krzywo jakoś. Z jednej strony tak jakby odszedł... O kurwa. Z jednej strony tak jakby odszedł, a z drugiej strony tak jakby w drugą stronę. Aha, czyli muszę... Dobra, to wjeżdżaj tam sobie. A ty pojechałeś za mną pewnie. Nie, właśnie stanąłem przed tym wjazdem. Dobra, to mamy tam sobie jedno pole. Ogólnie na mapie pola kupowane, także też super opcja, bo
Bo serię będzie można prowadzić dość realnie. Wiadomo, tam te polskie mody nie mają takich scen jak potrzeba, ale to zawsze będziemy sobie te saldo nasze ustawiać tak jak brak. Robimy sobie oczywiście na słomie, bo mamy w planach po żniwach zakupić kilka krów. Także rozkładamy bizonika naszego. Czekajcie. Jak go się włącza? Włączamy. Tak. I jedziemy sobie, kosimy sobie tu pszenica chyba, co? Tak, tak. A jest tu mat pasażera? Nie ma, co? Nie, chyba nie ma, nie ma. Nie, trzeba dodać. Nie. No. No i kosimy sobie pszenicę. Ciekawe, ile uleci nam z tego. Ogólnie myślę, że do połowy sobie skoszę, potem się zamienimy z Patrykiem, żeby nie było tak nudno, bo żeby każdy miał jakąś robotę i tak dalej, i tak dalej. No. A w następnym odcinku myślę, że co, bo ogólnie nagrywamy serię na dwa odcinki, ludzie, także tu kurwa, to ja pierdolę. Na dwa kanały nagrywamy sobie. Także zapraszam od razu na kolejny odcinek do Patryka. Myślę, że będziemy wrzucać jednego dnia po prostu na przykład pierwszy odcinek u mnie, no to drugi u Patryka za tyle minut, ile trwa mój odcinek, także żebyście mieli od razu po kolei, ładnie, pięknie i tak dalej. Tak. Wrzucone. I zapraszam oczywiście do subowania Patryka, bo na 1000 subów tą mapeczkę zobaczycie sobie w download. Tak, my to się będziemy mówi, nadal nagrywać, a wy sobie będziecie też mogli na niej grać. Oczywiście modów, nie pytajcie o mody, bo i tak nie dostaniecie, bo to są mody niewydane. Praktycznie większość modów, bo... Czasem. Bo Bizon, ciągniki chyba też są niewydane, co? Ciągnik już 60 poszła wczoraj. A, 60, no tak, bo na 500 subów poszło do Patryka. Ale 80 jest niewydana, Bizon jest niewydany, Żmijka jest niewydana. Przyczepy też chyba są modyfikowane przez Patryka, także tak, niewydane. Tak, tak. Co tam jeszcze mamy niewydanego? Opryskiwacz chyba też jest niewydany? Czy nie, wydany? Opryskiwacz wydany jest, kosiarka niewydana. A, kosiarka jest niewydana. No i takie modyfikacje moje wprowadzone były tam w modach niektórych. Także no. Postaram się też, jeżeli nam jakiś fajny pomysł wpadnie do głowy, a będziemy umieli go po prostu zrobić, no to postaramy się coś tam jeszcze dołożyć, coś tam, wiecie, no, jakieś tam nowe nabytki i tak dalej. Będą też jakieś tam fajne rozbudowy gospodarstwa z czasem, jakieś dotacje i tak dalej. No wiecie, będziemy wymyślać tak, żeby było jak najbardziej realnie. Patryk robi foty, widzę chyba, albo i nie. Nie, patrzę tak właśnie. A to możesz porobić foty, to będę miał na miniaturkę, potem mi wyślesz jakieś. No pewnie. Mam ogólnie tonę 600 już. Ile to jest? 33%. Myślę, że zbiornik będzie z tego pola. No też myślę. Ogólnie nie wiem, o której zacząłem, ale myślę, że z 11 minut już o pierwszej zacząłem. Myślę, że zacząłem o pierwszej. Także nagrywamy odcinki dla was takie 20-25 minutowe, zależy jak tam będziemy z robotą. Tak. Chcesz, Patryk, to sobie pojeździ, ja sobie porobię fotki w tym czasie. Dobra. A powiedz jeszcze tego, żeby maszyny na mnie gasły, żeby było automatycznie, nie automatycznie, tylko manualnie zapalane. A gdzie to się włącza? Czekaj, czekaj. A, znajdziesz się pewno. Automatycznie. Tak, włączę kudy. Okay. Wyłączę bizona. Ogólnie mapa jest jeszcze w trakcie testowania, także kurwa, coś zrobiłem, że... O, dobra. W trakcie testowania, także jest beta, dlatego nie patrzcie vlog, bo przed chwilą sobie włączałem chudy, także nie patrzcie na razie vlog, bo... No bo wiadomo, błędy są, bo jest... Po to są testy, żeby je naprawić potem. Ja sobie... Sorry, że jak fotę robię, to pewnie masz laga, ale... Nie, nie. Ja tu sobie wjadę na pole tym 80-teczką. To na polu sobie wysypiemy ładnie. 80-ka naprawdę mega odkatwana. Katwana, no, chyba, nie? Pozdrawiamy, oczywiście. Pozdrawiamy kaftana, znaczy katwana. Tak. A czemu ona nie jedzie? Aha, jedzie. Odpal. O, jakie zakładeczki mamy, proszę bardzo. Pod Z. Postawimy sobie tutaj. Ogólnie jeszcze ludzie mamy w planach na razie najpierw kupić
jeszcze sieczkarnię do kukurydzy, jedną rzędówkę, jak kupimy krowy. Krowy będą na jesieni. Aha, i season moda musimy wygrać, ale to wygramy season moda, jak już skończymy żniwa, już będzie taka ta wiosna, to bo tam się season mod od wiosny zaczyna chyba. Mhm. Także wygramy sobie, myślę, że już jak będzie ten... Pokoszone już będzie, no taka wiosna, to wtedy sobie wgramy, albo na zimę sobie wygramy season moda. No, no. I wtedy przewiniemy te pory roku do zimy i będzie gitara. Okej, o, tak, o. Widzicie, już Patryk będzie nam sypał zaraz. To myślę, Patryk, że jeszcze skosimy te pole przy domu i będzie gotowy po żniwach. No. A ty będziesz miał wtedy na odcineczku prasowanie jakieś czy coś. No, poprasuję sobie akurat. Ja sobie cyknę fotki jeszcze na miniaturę. Dobra. To ty możesz jechać już tam do domu. A tam mamy też pszenicę, czy nie? Właśnie nie wiem, jak nie mamy, to powinien trzeba tylko, nie? No, tą wstawię do stodoły, ale błotko widzicie. Ludzie, mamy tutaj dosyć grząski teren na tej mapce. Dużo tak, było też. Zima była konkretna. Tak, zima była konkretna, jeszcze nie wyschło. O, Patryk przywalił. Nie było. Połamał header. Matko bosko, teraz kto to będzie spawał? W coś ty zajebał? Up. Tutaj ludzie tu chodzą. Pasy powinieneś tu zrobić. No właśnie, też tak myślę teraz, nie? No to wystarczy białe z te zrobić, plainy położyć i tyle. O kurczę. O. Nie wiem, patrzę. Że kot przestawiłem, ale nie. A nie, stoi. Pam, pam, pam. A widzicie, jakie ładne tabliczki w ogóle dodane są na kupno ziemi. Sprzedam na drewnianej tabliczce zbite. Patryk sobie już tutaj skręca. Mamy tutaj jedno pole w siedlisku, że tak powiem. Bizonek naprawdę fajny. Oczywiście model jest ze starszej wersji gry, ale to nie przeszkadza w niczym. Tak. To wiecz... Ja to fajnie. O, sorry. Czekaj. Wywinę se. Kury chodzą, koty latają, no. Ptaki śpiewają. Nie, odwrotnie. Tu sobie wiodę. Bardzo ściąga. No bo tu pod górkę pewnie i header, jak jest trochę krzywo, to... No. Co tu jest w ogóle? Pszenica czy jęczmień? Jęczmień, tu jest jęczmień akurat. Aha, czyli tam to przyczepy odmienię. To tam to stawię do stodoły na razie, co? Tak, pewnie. Czyli będziemy musieli w dwa miejsca go sypać. No. Zimą się wywiezie. No, zimą wywieziemy sobie na skup. I wtedy coś za to kupimy, może albo nawozy, albo coś takiego, więc... No. Luzik, czekajcie, bo ja sobie wyłączyłem hudy do zdjęcia i teraz nie zapomniałem włączyć. To na te pierwsze klepisko wstawię na razie tą pszenicę, a tam dalej wstawimy sobie jęczmień, wstawniemy najwyżej, nie? Dobra. No. Ona wejdzie tu przyczepa? Wejdzie. Dobra, to 60 sobie... Aha, trzeba zgasić ciągnik. 60 też jest super wydana, oczywiście zapraszam do Patryka po nią. Na kanał, o, pies sobie chodzi, pod koło mi podchodzi, nie wiem czemu, głupek. Ta przyczepa też jest fajna, bardzo mi się podoba. No. A w ogóle ten bizon rekord cały, to ile on ma szerokości? 5 metrów chyba. 5, piątkę ma? No, piątkę ma. Taki dość szeroki się wydaje. No. Jeździsz w koło, czy raz przy razie? Tak, na razie w koło wjadę, do koła, nie? Dziwnie, że zabrzmiało. Co to było? Ja powiedziałem, jadę dookoła pole jakoś, dwa razy powiem samo.
Ogólnie mamy tylko dwa pola na razie zboża, ludzie. Jedno mamy świeżo kupione, także jeszcze jest niezasiane, bo jakiś tam paprak, kurde, je miały, żul, ten co pod sklepem właśnie nam je sprzedał i dlatego jest niezasiane, bo kupiliśmy je w żniwa, tam był ugór, tylko zaoraliśmy i tak dalej. Także tam zrobimy coś tam potem na nim odcinek jakiś ładny. A, bo tam jest taki ten, krzaczki takie. No i pole coś się buguje z tym, z kupionym, nie? A nie kupionym. A, o, to... o, czekaj. To potem, to zaraz... No, potem to pokażemy. O! Lag? Czy zawadziłeś? Nie, nie, no, był lag właśnie. Bo ja zrobiłem fotę. Dobra, już więcej fot nie robię. Mam już około 19 minut pewnie jakiś odcinek, także zaraz sobie... Ty chcesz to kość dalej? Nie, nie, kość. Zaraz sobie skończymy, a dokosimy sobie po odcinku, albo tam jeszcze u Patryka. Ja będę kosił, Patryk sobie będzie prasował, czy coś takiego. Żeby was nie zanudzać za długo, lepiej zrobić częściej odcinki, a krótsze, myślę. No pewnie. Tutaj nam się trochę kupowanie pól zbugowało, jak to na polskich mapach oczywiście, bo na polskich mapach są za wąsko, jak to się nazywa, miedze chyba. No, blisko siebie. Co blisko siebie pola są i o. Ile masz w zbiorniku? 50% robię. Ja wam jeszcze pokażę gospodarkę. Tutaj będą sobie krowy, wpuścimy na to pastwisko. Tu będę sobie chodzić ładnie. Przywiozą nam po żniwach. Tutaj mamy sobie ścielenie, karmienie krowek. Może sobie jeszcze przerobimy tutaj trochę tę oborkę. Zobaczymy z czasem, wybijemy tutaj drzwi, żeby one sobie mogły tam wchodzić ładnie, pięknie. Żeby ich w koło nie oprowadzać do środka. Tutaj opony, nie wiem, czy je można nosić na multiplayer. Na multiplayer nie. No właśnie. A szkoda, bo one są takie jakby to dynamiczne i można by było przykrywać silos nimi, ale to już trudno. No. Tutaj rusztowanie, jeszcze widzicie. Tutaj Patryk, kiedyś myślę, że można by było wyciąć sobie to drzewo za tą wiatą i dodać wiatę w drugą stronę, tak jakby jeszcze, wiesz. Aha, no. Kiedyś można by było coś pomyśleć. Dobra, ludzie, to ja będę sobie na tle Patryka, tutaj widzicie, będę sobie teraz kończył odcineczek. No i dziękujemy za oglądanie, zapraszam do Patryka na kolejny odcinek, bo będzie tam drugi. No i co, i zostawcie łapkę, suba i do następnego, cześć! Cześć!